z jednej strony wszyscy boją się panicznie tego, co by na przykład było, gdyby Deutsche Bank upadł albo jakikolwiek inny bank podobnych rozmiarów na świecie. Z drugiej jednak strony nasz totalny brak wiedzy może doprowadzić kiedyś do tego, że tak jakby w ramach buntu, protestu czy jakiegoś dziwnego pomysłu, sektor finansowy może mieć poważne problemy. I nie sądziłem, że coś takiego będę nagrywał, ale zaraz Wam pokażę, dlaczego wydaje mi się to coraz bardziej prawdopodobne. Można powiedzieć, że chodzi o to, czy bank może upaść przez brak wiedzy jego klienta. I coraz bardziej poważnie zastanawiam się nad tym, czy może nie tyle, że upaść, ale na pewno może mieć poważne problemy. Kilka dni temu na jednej z dyskusji facebookowych, do których dotarłem totalnie przypadkowo, bo jakiś mój kolega tam skomentował coś, trafiłem na taki post a propos Czarnego Poniedziałku, protestu kobiet i nie tylko kobiet w sprawie zmian w prawie dotyczącym aborcji. I nie wchodząc w politykę, akurat tam się znalazł ten post, jedna z kobiet zaproponowała coś takiego. A może rząd i politycy w ogóle zrozumieliby bardziej, jaka siła w nas drzemie i w naszym proteście, gdybyśmy zrobili na przykład coś takiego, że zaczniemy wypłacać pieniądze z bankomatów i trochę potrząśniemy sektorem finansowym. Niech wszyscy zobaczą, jaka siła w nas drzemie. Na szczęście dalej było tak jakby dopisane zdanie bardzo istotne. Uwaga, nie jestem ekonomistką, będę bardzo wdzięczna za to, żeby ktoś po prostu napisał, czy mój pomysł ma sens, czy może niekoniecznie, i bardzo proszę o wyjaśnienie i o pomoc. Więc wierzę w dobre chęci, ale to pokazuje, to co później się wydarzyło, pokazuje też bardzo dużo potrzebę wiedzy finansowej. Bo później było już tylko kilkaset lajków, udostępnień i wielka dyskusja na ten temat, ale taka dyskusja zagrzewająca do walki, typu tak, rozpieprzmy system finansowy, niech politycy zobaczą, jak duża w nas siła drzemie, rozwalmy choć jakiś bank dla przykładu, no to może trochę przesadzam, ale o to chodziło, że był taki hura optymistyczny zryw, że zróbmy to, niech to pokaże naszą siłę. Tylko że dopiero później pojawiły się te merytoryczne zastrzeżenia, że doprowadzając do destabilizacji systemu finansowego, protest ma mniej więcej taką siłę, jak wyjdźmy na ulicę i obetnijmy sobie po lewej dłoni. Ja to jak osobiście to odbieram, bo jest takie zjawisko jak run na banki. Banki się tego panicznie boją i cały świat się tego boi. W latach 30. XX wieku, kiedy był wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych, właśnie w ten sposób upadło 9 tysięcy banków w Stanach Zjednoczonych. I tego bano się podczas kryzysu greckiego kilka lat temu, tego panicznie bano się w 2008, że Lehman Brothers zrobi taki efekt domina. Tego panicznie boimy się teraz, kiedy mówimy o Deutsche Banku, o którym już nagrywałem, czy o innych bankach w ogóle w sektorze europejskim, bo problemy przecież są także we włoskim sektorze bankowym, w niemieckim, nie tylko Deutsche Bank ma problemy, więc problemy ma dużo, dużo więcej banków, a run na banki, o tym kiedyś nagram zupełnie oddzielne wideo, bo to jest szerokie zjawisko. Chodzi o to, że wszyscy idziemy w tym momencie wypłacić pieniądze z naszych banków i w tym momencie bank traci płynność. Dzieje się tak dlatego, że to nie jest tak, że wszystkie nasze depozyty, wszystkie nasze pieniądze na kontach są przechowywane w sejfie. Obowiązuje tak zwany system rezerwy cząstkowej. Czyli ono się w dużej mierze opiera też na zaufaniu takim społecznym, że ja przychodzę, wkładam pieniądze do banku i to nie będzie tak, że wszyscy właśnie wstaniemy i wyjmiemy je. Więc dzięki systemom finansowym, dzięki księgowości, dzięki takiej kreacji wirtualnego pieniądza, ten system tak się rozrósł. I mój 1000 zł na koncie to dla banku jest możliwość udzielenia dziesiątek tysięcy kredytów. Wystarczy, że ma tę rezerwę cząstkową, przykładowo jeśli ona wynosi 5%, to z tego 1000 zł bank powinien przechowywać w sejfie 50 zł, 950 zł niech fruwa i kreuje kolejny pieniądz, chociażby przez udzielone kredyty. Więc jeśli bank ma określoną swoją rezerwę cząstkową, ma określoną swoją płynność, jak my w ramach protestów staniemy i wypłacimy z tego banku pieniądze, to go kompletnie zdestabilizujemy. Możemy zniszczyć tę płynność finansową, ten bank będzie miał poważne problemy, zrobi nam się panika, ten bank będzie potrzebował rządowego wsparcia, bo dzisiaj mamy niestety uprzywilejowaną bardzo pozycję banków i te banki są zbyt duże, by upaść. To jedna rzecz, ale banki w ogóle... Jest duża siła też i polityczna po stronie banku, bo po prostu żaden polityk nie chce za swojej kadencji zaliczyć wielkiego kryzysu finansowego, więc banki mogą się czuć bardzo bezkarne w dzisiejszych czasach, ale o tym też w innym temacie. Chciałem tylko pokazać pewną rzecz, bo na koniec całej tej dyskusji, którą znalazłem na Facebooku,
Były oczywiście też merytoryczne głosy. Słuchajcie, to tak nie działa, możecie zrobić bardzo dużą krzywdę i to absolutnie jest zły pomysł. To możecie codziennie protestować, maszerować po ulicach, ale nie róbcie czegoś takiego, bo to zdestabilizuje cały system finansowy, gdyby się udało oczywiście, bo musi być to naprawdę duża skala. I wypowiedział się nawet jeden z dziennikarzy finansowych, że jeśli coś takiego zrobicie, to na przykład, nie wiem, bank, który obsługuje szpitale, będzie miał problem, no i szpitale nie będą miały dostępu do własnych pieniędzy, nie zapłacą za prąd. Prąd, który podtrzymuje na przykład dzieci w inkubatorach. No to już idąc w ten sposób, to jest naprawdę bardzo zły pomysł. I oczywiście była też refleksja autorki, dlatego też celowo nie chcę wam pokazywać tego postu, bo ja nie chcę tu czegoś piętnować, ale chcę pokazać, że brak takiej wiedzy finansowej może zrobić nam bardzo poważną krzywdę, bo ja wierzę, że te rosnące napięcia społeczne, te podziały nie tylko w Polsce, ale w skali całej chociażby Europy, to, co się stało z Wielkiej Brytanii, że jednak Brexit został przegłosowany, te duże napięcia mogą spowodować to, że w ferworze emocji my kiedyś zrobimy coś głupiego. I jakiś bank może zrobić coś głupiego i jakiś ruch społeczny może w tym momencie stwierdzić, ok, rewanż, rozwalamy ten system. Ja nie jestem ani socjologiem, ani psychologiem, ale mam takie wrażenie, że my mamy w Polsce też silne poczucie, że chcemy coś rozwalić i system finansowy, czy też w ogóle banki są bardzo naturalnym celem, no bo nikt nie lubi bogatych banków. Więc gdzieś pada moja obawa, czy taki atak paniki może się wydarzyć przez nasz brak wiedzy. I z drugiej strony to jest fantastyczna informacja dla wszelkiego rodzaju ludzi, którzy chcą wyłudzić od nas pieniądze, bo ataki phishingowe, czyli to, że dostajecie jakiegoś maila od banku, w którym jest napisane, musisz zmienić swoje hasło do konta czy coś takiego. Oczywiście to jest spreparowany mail, bank nigdy czegoś takiego nie wysyła. To jest jedna strona medalu, że złodzieje chcą wyciągnąć wasze dane, ale z drugiej strony wystarczy wpuścić takie informacje nie tylko w sieć, ale chociażby czysto człowiek do człowieka wrzuci kilkaset plotek, które się szybko rozniosą, że bank ma problemy finansowe, może trzeba wyciągnąć z nich pieniądze. Taki atak już w Polsce miał miejsce, nie nabrał na szczęście tak olbrzymiej skali, ale boję się, że tego typu zachowanie i ten brak wiedzy może doprowadzić do naprawdę wielkich, wielkich, wielkich problemów. I na koniec, żeby nie było tak poważnie i tak smutno, ja zawsze jak widzę jakąś głupią dyskusję na Facebooku, to odkryłem taką stronę, która pomaga mi jakoś znieść to moje cierpienie, jak widzę, jak ludzie piszą głupoty. Oto jest Drama Button. Serio, jak widzę coś głupiego, to sobie czasami to klikam, żeby nie krzyczeć do monitora czy coś takiego. Także polecam wszystkim, nie tylko protestującym i nieprotestującym, dowiedzieć się więcej o systemie finansowym, zanim takie petycje internetowe będą powstawać. I oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału po kolejne informacje o tym, jak nie rozwalić systemu finansowego.